Dzień Matki to jedno z tych świąt, które sprawia ogromną radość zarówno mamom, jak i dzieciom, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci z chóru Kancona, które od kilku lat śpiewają dla swoich i nie tylko swoich mam. Cieszę się, że na koncercie przybyło tyle mam. Dzieci z Kancony śpiewały dla swoich mam i z dedykacją dla wszystkich mam w Murowanej Gościnie, ale także w Polsce i na świecie, bo nie ma piękniejszego święta, kiedy składamy hołd naszym wspaniałym mamom. To bardzo miła chwila, szczególnie dla mam, które rzeczywiście przychodzą, widzą jak co dzień dzieci ćwiczą, pracują, poświęcają swój czas i to jest uwieńczenie właśnie tego czasu i ogromne wzruszenie w takim dniu. Jest to jeden z momentów, który bardzo wzrusza, szczególnie kiedy widzi się swoje dziecko grające, śpiewające. Jest to bardzo miły akcent taki podsumowujący właściwie już ten Dzień Matki. Dzisiaj rzeczywiście mogliśmy usłyszeć dużo takich bardzo radosnych i współczesnych wykonań, dużo solowych występów. Myślę, że dla każdej mamy to jest wielka duma, kiedy może obejrzeć dziecko w solowym występie. Tak jak na przykład dzisiaj, ja niekoniecznie widziałam swoją córkę, ale bardzo się cieszyłam występami tych wszystkich dziewczynek, których mamami są na przykład moje koleżanki. Szkoła Auli Podstawowej na ulicy Mściszewskiej jak co roku zapełniła się po brzegi, a dzieci z Kancony przygotowały ucztę dla duszy. Był to koncert, który już właściwie chyba po raz ósmy się odbył. Dzieci prezentowały piosenki zarówno polskie, ludowe różnych narodów, przez musicalowe i skończywszy na We Are the Champions, które nawiązuje do tegorocznych zmagań w piłce nożnej. Myślę, że dużym zaskoczeniem dla słuchaczy było wykonanie wiązanki pieśni góralskich, które przygotowały starsze dziewczyny. Poza tym duety takie jak flet, kontrabasistka Magda, także dużo się działo, myślę, że koncert podobał się, były naprawdę gromkie brawa i mam nadzieję, że będziemy kontynuować tę tradycję przez kolejne lata i koncerty będą się cieszyły nadal takim powodzeniem. Składam życzenia wszystkim mamom zdrowia, pogody ducha, uśmiechu na twarzy, radości. Bądźcie kochane i doceniane przez wasze dzieci i niech wynagrodzone będzie w ten sposób wasze macierzyństwo i wasza miłość bezgraniczna, którą daliście i dajecie własnym dzieciom.